Cześć, oglądacie 54. odcinek z serii Zagrajmy w Velex 2. Jak widzicie, mamy już nowy strój. Doskonały kaptur rebelianta, ubranie rebelianta i spodnie. W sumie dające nam tutaj sporo pancerza. Rozpruwacz troli. Póki co na razie jedna z lepszych broni. Chociaż tutaj mamy większe obrażenia, ale tutaj mamy aż 3 sloty na klejnoty. Ok, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, robimy kolejne zadanka. Zapiski sobie schowamy. I co? Wiedza to potęga. Dawkins jest gotów pomóc mi z tą infekcją. Szósta siła już sprawnie działa, więc posłałem mnie na poszukiwanie fragmentów specjalnego DNA niebian oraz ich niebianidów. Mogą zapewnić dodatkowe informacje na temat tego, czym jest i jak działa mroczny Elex. Chyba mam dostatecznie dużo materiału, by Dawkins ukończył badania nad mrocznym Elexem. Pora w końcu zobaczyć jakieś efekty. Dobra, możemy sobie to zrobić. Jesteśmy w bastionie. Dex. Tak? Wynagrodzę ci to kiedyś, w porządku? Cały ten czas, jaki nam przepadł. Jesteś moim ojcem i dobrym człowiekiem. Mogę być z ciebie dumny. Ale chcę też, żebyś był przy mnie, gdy będę tego potrzebował. Postaram się. Obiecuję. Super. Może tyle wystarczy. Może tyle wystarczy. Dobra, nie będziemy nawet z nikim rozmawiać. Całkiem fajny ten strój jest. Jak tam nam się układa z patriarchą Wiktorem? Udało wam się dojść do porozumienia? Chcę wiedzieć więcej o naszych zamiarach. Wobec tego zaspokój jego ciekawość. Prędzej czy później i tak sam się we wszystkim połapie. Jesteś pewien? To dość wybuchowy facet. To jego terytorium. Mógł nas z niego przegonić już dawno temu. Po prostu staraj mu się dogadzać. Skoro tak mówisz. No, wygląda na to, że Tjalk jest z ciebie zadowolony. A to wspaniała wiadomość. Nasz mały ruch oporu zaczyna zwolna przybierać na sile. Klerycy nie muszą się już martwić o te oszalałe roboty. Klerycy nie muszą się już martwić o te oszalałe roboty. Na to liczyłem. Ale to jeszcze nie koniec. Usterki maszyn nastąpiły prawdopodobnie wskutek większego problemu. Czyli tym też powinienem się zająć. Widzę, że trzymasz rękę na pulsie. Dawaj znać, jak ci idzie. Znalazłem trochę materiału genetycznego do analizy. Pokaż. Chcę go zobaczyć od razu. Nieźle. Całkiem nieźle. Ale... dla pewności będę musiał przeprowadzić jeszcze dodatkowe badania w plenerze. Naprawdę chcesz się tam pchać, skoro wszędzie roją się niebianidy? Chyba dam jeszcze radę zataszczyć swoje stare truchło przez pustkowia i przy tym nie zemrzeć. Oczywiście wolałbym, byś mi wtedy towarzyszył. Przyjrzałem się okolicy formatora Gammara w Karakis. Wygląda na to, że to właśnie tam niebianie postawili swoje największe centrum badawcze. Trzymają w nim większość komórek rozrodczych niebianidów. Nie wyobrażam sobie lepszego miejsca, gdzie mógłbym pozyskać próbki do analizy. Poinformuj mnie, gdy będziesz gotowy do drogi. Dobra, co tu możemy jeszcze wziąć? Zdobyłem wszystko, o co prosiłeś się w związku z materiałem genetycznym. Zdobyłem wszystko, o co prosiłeś w związku z materiałem genetycznym. Dobrze. Już się do tego zabieram. Ciekawe, czy mnie uleczy w końcu, czy nie? Niezwykle ciekawe. Ten mroczny Elex bardzo przypomina nasz. Każdemu, kto go zażyje, zapewnia niezwykłą siłę i wytrzymałość. O ile oczywiście nie zmieni go w niebianida. Dopiero do mnie dociera, jaki jesteś stary. Musiałeś przyjmować Elex, aby przeżyć tyle stuleci. Jak to jednak możliwe?
Czy to rzeczywiście zasługa wyłącznie ogromnych ilości tej substancji? No cóż, mam swoje lata, ale mimo to nie znam zadowalającej odpowiedzi na twoje pytanie. To prawda, bez Eleksu by mnie tu nie było, ale tyle jeszcze o nim nie wiem. Przede mną wiele nauki. Niebianie niewątpliwie pozwolą nam przeniknąć jego wszelkie tajemnice. To oczywiste, że już dawno temu rozwiązali zagadkę długowieczności. Tyle przynajmniej wnioskuję, porównując budowę ich komórek i DNA z moimi. Czyli niebianie są na dobrą sprawę nieśmiertelni, tak? To znaczy, da się ich wyeliminować, ale nie imają się ich choroby ani starość. Czy to oni stworzyli niebieski i mroczny Eleks? Tego bym jeszcze nie zakładał. Nic nie wskazuje na to, by pochodne Eleksu nie powstały w sposób całkowicie naturalny. Daruj sobie. To na pewno nie wszystko. Jeżeli oczekujesz dalszych informacji, powinniśmy zgromadzić więcej danych na temat niebian i ich istot. Zbliżam się do celu, ale póki co nie zdołam jeszcze sfinalizować moich badań. Trzeba dopilnować, by niebianie nas do tego czasu nie pozabijali. Ruszajmy do tej bazy niebian obok Gamary. Świetnie. Bez dwóch zdań będzie to dla nas fascynujące przeżycie. Kaja opuszcza grupę i Zoza opuszcza grupę. W porządku. Cel naszej podróży nie jest daleko. Trochę bardziej w kierunku formatora. Jak zwykle prześlę dokładne współrzędne na twój adiutor. Wątpię, byśmy zdołali przechadzać się wokół Gamary, nie zwracając na siebie uwagi tych stworzy. Lepiej więc stąpać ostrożnie. Dobra, robimy to zadanko. Będę tuż za tobą. Wrata poza tym tłumę. Dopóki nie przyjmę dla ciebie remedium, zamierzam eksperymentować dalej. No to się pośpiesz. Cierpliwość to podstawa. Wystarczy jeden błąd, aby się zdrożyć. Kurwa. W każdym razie... Dlaczego mówią na to okropieństwo Gamara? Najwyższy czas złożyć wizytę berserkom. O kurde, Zobda się dozwała. Audiencja u berserków. Kurde, powiem wam, że to nie będziemy na razie robić. Niski poziom zniszczenia. Odpowiedni poziom zniszczenia. Mam cię wprowadzić do fortu i przedstawić paru osobom? Owszem, na tym to właśnie polega. Co jest? Nagle wymiękasz? W porządku. Ale to już ostatni raz. Dobra, dobra, po prostu zabierz mnie do fortu, zgoda? Im szybciej, tym lepiej. Pora zacząć działać. Dobra, nie będziemy oczywiście tego robić. Na razie robimy zadanie od Adama. Na własne oczy. Muszę się skupić. Czego nam się to zmienia? Jeśli się tym nie zajmę, to samo... Spotkaj mnie! Siedziba niebian leży na północy. Większość ich oddziałów i niebianidów przybywa właśnie z Mararkoru, gdzie umieszczono główny formator. Graniczy z nim Ignado, region narażony na zagrożenie. Kiedy według ciebie możemy się spodziewać ataku ze strony niebian? Trudno powiedzieć. Albowiem na pewno dowiedzą pierwsi. Dostali miejsca w pierwszym rzędzie. Gdzie co? Tam byłem już. Ale nie w środku. I tutaj też eksplorowałem te chatki, więc... Ale dobra, jeszcze można sprawdzić, bo często... Tak jest, że coś się przeoczam. No, tutaj jednak wszystko jest zebrane. Thank you.
Zauda się obraziła na nas. Wspominałeś o komórkach rozrodczych. Forma znajduje w ośrodku, w których powstają niebianiny. Stwory? Tak zakładam. W przeciwnym razie aż tylu by ich nie mieli. Wzięli je z... no... skądkolwiek sami przybyli i przywieźli w tych latających laboratoriach. Wytłuczamy tych niebianinów. No dobra, dobra. Gdzie Zauza jest? Kurde, nie ma jej. Kurde, będę jej szukał teraz. Wszystkie sfory się tutaj zrespiły. Oka, damy radę. W sumie damy dobrze, bo teraz mamy możliwość zdobycia poziomu doświadczenia. Patrzcie, kurde, niemożliwe, że to przeoczyłem. Jak to jest na wierzchu. Pełzokleszcz. Matko. Kto był tutaj za... Aha, bo się kurde przemienił. No tak. Znaczy, widać, że się chciał przemienić, ale zeżarł go jakiś inny stwór. Dobra, tu nic nie ma. Także wiecie, generalnie jesteśmy w drugim akcie. To już chyba czwarte zadanie, które wykonujemy, główne. Oj, czekajcie, tutaj jest nasz cel. Jesteśmy. Popatrz tylko, co tu stworzyli. To idealny pokarm dla ich komórek rozrodczych. Niesamowite. No, fascynujące. Skup się, Jax. Rozumiesz ich? Ty pewnie też byś to potrafił, gdybyś tak jak ja poświęcił życie nauce. Spójrz, co się tu dzieje. I jeśli nie zrobisz tego, co ci poleciłem, wkrótce wszyscy będziemy tak wyglądać. Czas się wycofać. To wszystko, co chciałem zobaczyć. Przy okazji, opiekun twojego syna. Asgard? Co z nim?
Kiedy go ostatnio widziałem, wydawał się nieco pogubiony. Lepiej sprawdź, co u niego słychać. Może to nic takiego, ale nigdy nie wiadomo. Pogubiony opiekun, no. Adam opuszcza grupę. Ej, to kurde, przylazłem tutaj po to tylko, żeby zobaczyć tą kulę. Ale kurde, ta gra jest słaba, ja pierdzielę. Żenada. A te stwory fajne są takie. Widać, że tutaj trącił go ząb czasu, taki wyschnięty leży. Myślałem, że będziemy do środka wchodzić, wiecie. A tu się okazuje jednak, że nie chyba. Może jeszcze nie. Jeszcze nie teraz. Dobra, jest tu po nas. Możemy sobie kolejne zadanie zrobić. Podobno Asgar ma jakiś problem z moim synem. Jak najszybciej muszę z nim porozmawiać. A wiecie co, zróbmy? Weźmy do tego towaru i zobaczmy to panaceum. Czy w końcu tutaj ten Tilas... coś nam powie więcej na ten temat tego zadania. Powiem wam, że to zadanie mamy już w dzienniku od 5-6 odcinków. Czy jakieś 5-6 godzin grania. Nic się w tym temacie nie zmieniło. Chwila. Zaczekaj, aż panaceum zacznie działać. Wtedy omówimy efekty. Ja pierdzielę, no dalej nic nie działa. Kurde, Bela, ale balans. Dobra. Audiencja u berserku. Możemy ewentualnie to zadanie zrobić. Aha, Zołza. Aha, czekajcie, bo ja muszę Zołzę wziąć, widzicie. Muszę mieć Zołzę przy sobie. Ona opuściła drużynę. Później ewentualnie dla Kroniego zrobimy zadanko. Kurwa, co się z tobą dzieje? Za często obrywałeś w łeb. Tak, muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym, jak tylko będę miał czas. Tylko postaraj się, by znów ci nie odwaliło, jasne? Bez obaw. Tak czy siak, tym razem sprawy potoczą się inaczej. Tak, jakoś mnie to nie pociesza. Dobra, przenieśmy się może tu, ja wiem. Sama już sobie poradzę. Od tej pory nie wchodź mi w drogę. Co to, tyle po zadaniu? Kurde, pieczona. Dobra, po zadaniu. Niewdzięczna robota. Książę Ateris zdegradował Draba. Teraz jest on zwykłym posłańcem, a nie jak dotychczas prawą ręką księcia. Muszę mu jakoś pomóc. Dobra, ewentualnie możemy sobie to... Teraz pogadamy z Drabem. Moi zwiadowcy znaleźli nowe niebianidy. Kilka bestii przeszło niedawno mutację w pobliżu bastionu. Pośpieszmy się, to może zdołamy je złapać, zanim znikną. Dobra. Dobrze, zapolujmy na mutanty. Mam nadzieję, że wiesz, gdzie ich szukać. Często się przemieszczają, więc lepiej nie zwlekajmy ani chwili. O, mater to. Patrz, tam są. Mamy szczęście. W porządku. Do dzieła. Słuchaj. Wiem, że już raz cię ugryzły, ale nie daj im się dopaść ponownie, dobra? Każde zadanie jest na jedno kopyto. Robimy dokładnie to samo. Walczymy z potworami. No dalej. Kurczę. Co za bajzel. Ugh!
małe dziady. Wytrzymałe, no. Niestety takie zadanka też trzeba od czasu do czasu zrobić. Nie znoszę tych stworzeń. A myślisz, że ja je lubię? Musimy znaleźć miejsce, w którym się przemieniły. Jeśli mnie tam zabierzesz, przeprowadzę dokładną analizę. Ja cię pierdziu znowu? I te zadania w ogóle kiedykolwiek się skończą? Bo to coś tak obstawiam, że... chyba końca niba. Zostaw mnie na chwilę. Muszę się skupić. A dobra, jak nas opuszcza, to niech nas opuszcza. No mamy, jesteśmy... Aha, tutaj jesteśmy. No dobra. A Zouza tu jest. Wiecie co? Dobra, no to zostawmy. Bo przed chwilą dla niej zadanie wykonywałem, więc przypuszczam, że na razie nic nowego nam nie powie. Czemu nie? Z tego co słyszę, może być ciekawie. Zbierajmy się. Musimy się jeszcze trochę napocić, żeby go znaleźć. Powinien być gdzieś przed nami. Dlaczego tutaj? Mirko uwielbia zasadzki. To dla niego idealne miejsce. Mirko to takie chorwackie imię chyba. Zaraz się przekonamy, czy miałem rację. Mirko jakiś tam Iwanicz, czy jakiś tam Federu Mirko, czy coś takiego walczył w klatkach w MMA. Tak mi się skojarzyło właśnie. Postacią po imieniu. Tylko nie daj się nabrać na jego brednie. To pierdolony kłamca. Muszę poznać tego gościa. No ładnie, zobaczymy. Kurwa, nie wierzę własnym oczom. Drap ty, stary skurczybyku. Myślałem, że szczury już dawno ogryzają twoje kości. Parę razy niewiele brakowało, nie przeczę. No weź, nie ściemniaj. Zawsze byłeś największym złodupcem z całej ekipy. Serio, nikt nigdy nie odważył się z tobą zadzierać. A do tego załatwiłeś sobie ciepłą posadkę. Zostałeś prawą ręką księcia. Podczas gdy my marnujemy życie w głuszy. Przestań pieprzyć. Przecież za żadne skarby nie wziąłbyś mojej fuchy. Niech ci będzie, staruszku. Mimo to nie taszczyłeś tutaj swojej wielgachnej dupy tylko po to, by mi to zakomunikować, co? Ano nie. Książę ma dla ciebie zlecenie. Podobno znasz już szczegóły. O,
Tak ci powiedział. No to czekam na wskazówkę. Nic na ten temat nie wiem, ale muszę przekazać ci hasło. Ciele jest gotowe na rzeź. O, to znaczy... Naprawdę się nie orientujesz, co to za robota? Nie, i mnie to nie obchodzi. Dostałeś instrukcję, więc działaj. Jasne, stary. Już lecę. Powinienem się tylko przygotować, sam rozumiesz. Im prędzej się do tego zabiorę, tym wcześniej się ze wszystkim uwinę. Wobec tego... Do zobaczenia, kumplu. Ta, do zobaczenia. No i co, kolejne zadanie zrobione. Tutaj byliśmy, więc nie będę nawet chyba schodził. Cyborg Falka rozpoczął przeprowadzanie serii wszechstronnych eksperymentów na sobie. No dobra, zostawię może to zadanie dla towarzyszy. Ile zobiecał poprzeć mój awans na wojownika, jeśli posłużę mu za królika doświadczalnego, dam mu jeden dzień na skończenie eliksiru, który jego zdaniem z pewnością zadziała. A i czekajcie, może ja tego w ogóle nie wypiłem. Kurde, wróć. Ja cię sunę, no nie wierzę, że taką... O, żeż kurde. Aha. Ludziska, widzicie? Ja się tu kurczę, męczę. Znaczy męczę. Zastanawiam się, co się dzieje z tym zadaniem. Myślałem, że musi minąć jakiś okres czasu, a ja nie wypiłem panaceum. Siła, budowa, zręczność, inteligencja, spryt. Ja sobie zapiszę, zobaczę, czy mi to wszystko tutaj się podniesie o jeden punkcik, czy się odejmie, bo nie wiadomo, jak to zadziała. Ja pierdziu. A wydawało mi się, że to panaceum wypiłem. 76, 66, 80. No, po jeden punkcik dostałem. Ale muszę chyba zaczekać na zadziałanie tego. Czuję lekkie mrowienie. Nie widziałem Mirko od lat. Dusza towarzystwa. Nie poznać. Oby go nie świeżbiło, żeby chwycić za broń. Dzięki za ostrzeżenie. Odblokowano osiągnięcie. W sumie możemy do Tilasa wrócić i z nim pogadać. Lepiej znajdźmy Mirko, zanim zmieni pozycję i zgubimy tron. To co, może tego Mirko zrobimy jednak? To czekajcie, jak on tutaj... Niezłe miejsce. Zanim zaczniesz pytać, nie chcę wiedzieć. Co proszę? Coś czuję, że książę organizuje naprawdę konkretną akcję. Biorąc pod uwagę reakcję twojego kumpla... Przestań mi truć dupę! Nie pozwolę wmawiać sobie głupot. Mam dostarczyć wiadomości tyle. Książę specjalnie dla ciebie to zaplanował. Nawet ty powinieneś to rozumieć. Pewnie racja, ale nie łapię tego. Tak czy inaczej, nijak tego nie zmienię. A teraz morda w kubę, pora ruszać. Dam ci znać, kiedy namierzę kolejnego z pustynnych diabłów. Jarks. Baran. Bla, 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 bla. O kurde. Drap opuszcza drużynę. Aha, bo znowu nas przyniosło. Ja cię pierdził. Zajmę to samo spotka mnie. Ej, czekajcie, może ja się zamienię za niebianina. Kurde, znowu? Co ja tutaj robię? Co ja zrobiłem? Jeśli mam wydobrzeć, muszę się tym zająć. To nie jest normalne. No, i tak nic nie zrobimy. Niewiarygodne.
Dobra, wróćmy się do Tiliasa. Bo może będę mógł w stanie awansować. Tutaj u berserków. Tylko sobie to zaznaczę to. Zgoda Tiliasa. U karierze wojownika. O, właśnie. Czujesz? Właściwie to normalnie. Zobaczmy. Źrenice reagują na bodźce zewnętrzne, skóra bez zmian. Skurcze mięśni nie występują, ciśnienie krwi w normie. Moment. Urosły ci mięśnie. I to bez dwóch zdań. A zdolności poznawcze? Powiedz mi, co widzisz. Starca. Zgadza się. Chyba jestem na właściwym tropie. Nie do końca takich efektów oczekiwałem, ale od czegoś trzeba zacząć. Na tym etapie panaceum nie może jeszcze zostać wprowadzone do obrotu. A ponieważ eksperyment nie okazał się totalną klapą, wypadałoby ten eliksir jakoś nazwać. Chodzi ci coś po głowie? Rzecz powinna być chwytliwa i wykorzystywać aliterację. Panaceum primarium. Tajny trunek Tiliasa. Decyzja należy do ciebie. Weźmy to. Panaceum primarium? Doskonale! Wspaniały pomysł! A co mi tam? Bądź sobie tym wojownikiem, skoro tak ci na tym zależy. Muszę już wracać do pracy. Dobra, zgoda Tiliasa. Ukończone zadanie. Co to się dzieje? Aha, chłopcze, chcę przejść. wiecie co, więc tak, punkty umiejętności. Fazę 2 zrobimy. Tutaj też tego zużywamy trochę, czekajcie, bo tak, budowa. Mroczny eleks. Fazę 2 sztuki. Budowa. Inteligencja. O, serce behemota, to mogę tutaj jedną sztukę tylko tego zrobić. Skóra leśnego trola, siła. Ze 3. Spryt. 3. I serce cyklopa, zręczność 1. Tego sobie możemy stworzyć z 4. No, doświadczenie 500 też ewentualnie można by było sięgnąć. Dobra, teraz to wszystko. A wiecie co? Albo nie tak. Zobaczmy, co 5 punktów nam zjada. Zręczność jeszcze mamy tutaj na 2. Dobra, tu teraz jest 5. Ok, czyli spryt sobie zostawimy. Spryt zostawimy. No, ładnie podkoksiłem postać. Patrzcie, ile mamy punktów. Ciekawe, czy są jakieś limity. Dobra, 3 punkty mamy. Można by było się coś nauczyć. Gdzie jest Tiliasa? To może nam tutaj coś... Dobra, dobra. Już wstaję. Czy przekażesz mi dokładną recepturę? O, właśnie. Chyba nie dosłyszałem. O co prosisz? Chyba zdajesz sobie sprawę, że jak zażyjesz to kolejny raz, konsekwencje mogą być tragiczne. Ustaliłem optymalną dawkę. Odrobina za dużo, a siadłoby ci krążenie. Musiałbym wtedy tłumaczyć się przed Fenrisem, dlaczego skończyłeś w szpitalu. Przykro mi, ale receptura pozostanie tutaj, w mojej głowie. Szkoda. O, szkoda, szkoda, szkoda. Ej, kurczę, budowa 85, ja pierdziu. Budowa 70.
Ile on ty budowy? A, no tak. Mamy po 80, już to mamy 68. Tylko zwróć uwagę, że ja potrzebuję, kurczę, 5 punktów teraz. Żeby rozwinąć jeden punkt, czyli musimy w budowę siekać. To może stwórzmy jeszcze trochę tych miksturek z budową. Dwie sztuki mogę wybudować. Proszę uważać, źle mówię. No dobra. 70 budowa, nie wiem, czy mi tutaj coś pozwoli teraz nauczyć się. Dobra. Dobra. 70. O, mogę tutaj. Regeneracja zdrowia. Dobra. Wyświetla wrogów na twoim radarze. Dobra, dobra, to zostawiamy. Ale. Dobra, troszkę żeśmy zadań zrobili, w sumie to 5. Pytanie ku karierze wojownika. Tylas powiedział, że poprze mój awans na wojownika. Thorhilda zgodziła się, bym awansował do rangi wojownika. Wiecie co, można by było w sumie to teraz ukończyć. Albo wiecie co, może zostawimy to na następny odcinek i sobie gdzieś pochodzimy, ja wiem gdzie. Aha, na północy nas nie było. A właśnie, miałem zbadać tą fabrykę, właśnie. Tylko ja bym chciał to zrobić za dnia. Nic do roboty. Cholera. Wynoś. Kto tam? Więcej tak nie pokaż rób. Się. Prześpimy się i wyjdziemy. Nie rusza mnie to. Nie masz tu nic do roboty. Kto biegnie, może upaść. Wynoś się, zanim cię smuszę. Na to, żeby ją pod ziemię. Czekajcie, bo tu mamy safe, to od razu sobie go otworzę. Przyśpimy się i pójdziemy zwiedzić ten budynek, taki dosyć rozbudowany, bo... Dwa, jeden... A to nie działa. Sześć, jeden... Osiem... Dwa, jeden... Nie rusza mnie to. Kurde. Teraz jest już na to za późno. Nie zasłużył sobie na to. Biegnie, może upaść. Kto siedzi, nic nie straci. Ktoś sobie z nami pogrywa. Kurde pieczone. Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Nosił wilk razy kilka. Wygląda na to, że żyją pod ziemią. Praca nigdy się nie kończy. Męczył mnie o to już od kilku dni. Co nie wkliknę, to to mi nie działa, tutaj widzicie? Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Oho. No to tu będzie jedynka. Gotowe. Ale lipa. Teraz jest. No i proszę, jest łóżeczko. Przygotowane dla mnie. Ale fajny ten pancerz, podoba mi się. Taki, przypomina mi trochę taki ubiór chuligana. Z klubu piłkarskiego. Dobra, zwiedzimy sobie tą miejscówkę.
O kurde, czekajcie, bo ja tam nie... Właśnie nie wdrapię. Widzicie, że możemy podczas lotu atakować przeciwników. Dobra, mamy tutaj duży obiekt. Więc myślę, że ten czas wykorzystamy tutaj na eksplorację tego budynku. Może coś ciekawego znajdziemy. O kurde, jakie wagony ogromne, co to jest? Zobaczcie, właśnie tu mamy ptaka. Właśnie, patrzcie, co możemy robić. Ja cię pierdziu. Także rozwiązuje to wiele problemów. Teleport nieodblokowany. Super. Teraz przeciwnicy nam kompletnie nic nie robią. Tylko że atakiem jeszcze uzyskujemy punkty zdrowia. Gra się zrobiła banalnie prosta teraz. O kurde. Takim jeszcze sprzętem nie walczyłem chyba. O proszę, fanty. Widzicie, co mi się podoba w tej grze, że nie ma jakichś limitów wagowych. Tylko możemy zbierać wszystko do woli. Dobra, ładnie wszystko się tutaj... O, paliwko, świetnie. Widzicie, to mapki. Dawno nie znalazłem żadnej do naszej kolekcji. O kurczę, trudny zamek. Łatwizna. Łatwizna. I mamy kolejny kamień, co nas oczywiście przybliża do założenia najmocniejszego. Zrobienia. Cholera! Dawkins powinien pomóc mi zwalczyć infekcję. Zamiast tego dwoje się i troje na rzecz szóstej siły. Widzicie, coś nowego powiedział w końcu.
Dobra, tu nic nie ma. Patrzcie, eliksir wojownika, czyli mamy kolejną siłę. Dobra. Dobra, tutaj pusto. Dobra, tutaj byłem. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś potwora. Napój Aleksowy. Wiecie co, wejdźmy do budynku, do środka. O, tu mamy jeszcze mroczny Aleks. Jedna sztuka. Coś tu podejrzanie pusto. Sześć, pięć, zero, siedem. Siedem, osiem. Gotowe. Uuu, kurczę, 10 do siły. O kurde. To lepsze to jest. Zręczność. Tylko pytanie, czy ja mogę mieć mniej zręczności. 85. Mogę mieć mniej zręczności, a więcej siły. Zresztą zawsze możemy sobie to sprawdzić tutaj. Okej, to możemy dzierżyć. To mogę dzierżyć. To też mogę dzierżyć i to też rzeczy chyba mogę dzierżyć. Dobra, nic się nie zmieniło w tym temacie. Dino. Zamknięte.
Musimy otworzyć 100 sejfów i 100 skrzyń, znaczy w sumie chyba razem 100. Gotowe. Żeby zdobyć sobie ten achievement. Dobra, zostaną jeden budynek do zbadania tutaj. Doczekajcie, bo nam się kończy czas. Szybko zróbmy to i będzie z głowy. Muszę jak najszybciej odpowiednio posortować i wypełnić ostatnie faktury oraz listy przewozowe. Zespół audytowy będzie tu w przyszłym tygodniu, by przejrzeć całą naszą dokumentację. Nie chcę płacić grzywny tylko dlatego, że papiery były znów niepoprawnie wypełnione rejestrami. Udało mi się zająć osobiście. Kontrola w firmie. Łóżko. Kolejny safe do otwarcia. Zero. Nie, dwa. Kurde. O kurde, wpisz hasło. Pilnie strzeżony sekret. To nie poskutkowało. O kurde. Nic z tego. Ojojoj, mamy zadanko. Pilnie strzeżony sekret. Aby odkryć, co tu ukryto, potrzebuje określonego kodu. Wiecie co? Gdzieś tutaj prawdopodobnie na tym terenie... Znajdziemy kod. Tylko ja muszę szukać dobrze, cholera. W sumie nie. Tutaj były jakieś zapiski, może te zapiski przeczytajmy z dziennika. 10 jednych jednostek puszek. Nic z tego. Kurczę, aż zadanko otrzymaliśmy.
Dobra, wiecie co, bo już czasu nie ma, a jeszcze bym wszedł tutaj tylko do tego budynku dużego. Na koniec. A tu są dwa budynki, a... To nie jest hasło. Tu coś jest, o. I tu te bezpieczeństwa, ale tu chyba też nie widzę hasła. Ale hasła nie ma. No nic, trzeba będzie pewnie szukać coś w internecie, ja wiem. Dobra, najważniejsze to, że mamy tą lokację zaliczoną. No może oprócz tego hasła. Udało nam się tutaj w miarę wszystko ogarnąć. Ale jak jest zadanie, to raczej nie zapomnę, że tutaj jest save, więc poczekajcie, w którym to budynku było teraz. A, to zaznaczone jest, dobra. Zaznaczone jest. Mordaczki, to byłoby na tyle. Dzięki za grę. Pozdrawiam, czołem.